Witam Was na kolejnym wykładzie Uniwersytetu Stonewall i to są wykłady obecnie poświęcone historii społeczności LGBT w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie trzy wykłady poświęciłem temu, co działo się w tej kwestii w Stanach Zjednoczonych w latach 50. i chciałbym dzisiejszym wykładem te lata 50. zamknąć i wtedy przejść do absolutnie szalonej epoki lat 60., która przyniesie niezwykle ważne zmiany dla naszej społeczności. Ale zamknijmy jeszcze te lata 50., bo działy się w ich drugiej połowie również bardzo ważne rzeczy. Poprzedni wykład skończyłem na tym, że właściwie na informacji o tym, że powstało The Mattachine Society, czyli niezwykle ważna organizacja LGBT, która właściwie daje początek czemuś, co moglibyśmy nazwać ruchem LGBT. I ta organizacja była ważna także dlatego, że ona postanowiła zerwać z takim podejściem właściwie, jakby go nazwać właśnie asymilacją społeczności LGBT w społeczeństwie heteroseksualnym. To była organizacja, która powiedziała dość, to znaczy nie może być tak, że jedyną dla nas drogą będzie upodobnienie się do heteroseksualnej większości. Jesteśmy inni, działamy inaczej, wytwarzamy swoją kulturę i chcemy żyć w amerykańskim społeczeństwie bez potrzeby dostosowania się do heteroseksualnej większości. Mattachine Society właściwie bardzo szybko zaczęło się rozwijać. Po roku miało 150 członków. Proszę sobie wyobrazić, że to wówczas w Stanach Zjednoczonych jest oszałamiająca liczba. I zaczęło otwierać kilka rozdziałów, przepraszam, nie kilka rozdziałów, ale kilka oddziałów w największych polskich miastach. Jednym z założycieli tej organizacji był Dale Jennings, oczywiście gej, nie jest to niespodzianką, który został pewnego dnia, nie zresztą, nie tylko on jeden, aresztowany, kiedy właściwie próbował go poderwać, czy podrywał go jakiś mężczyzna na pikiecie. Ale Dale nie zachował się tak jak wszyscy inni przed nim, to znaczy nie przyjął pokornie decyzji o aresztowaniu, ale postanowił skierować pozew sądowy przeciwko tej, właściwie przeciwko policji. I wydarzyło się coś absolutnie niezwykłego. Jennings wygrał. Sąd przyznał mu rację. Sąd przyznał rację obywatelowi, homoseksualnemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że niesprawiedliwością jest to, że osoba homoseksualna zostaje aresztowana za to, że jest homoseksualna. To było bardzo ważne wydarzenie. Zresztą rok po tym procesie sądowym, który odbił się szerokim echem społeczności LGBT, Mattachine Society miało już 1000 członków i ponad 100 grup dyskusyjnych w całych Stanach Zjednoczonych. To była znaczący postęp ilościowy, bo jak powiedziałem parę minut wcześniej, organizacja właściwie liczyła 100-150 osób, a tu raptem jest ich ponad 1000. Innym ważnym krokiem, który organizacja zrobiła w roku 53, było wydanie właściwie pierwszej gejowskiej gazety, czyli One. Gazeta sprzedawała się mniej więcej w nakładzie 2000 egzemplarzy, bardzo duża liczba, i gazeta była poświęcona, oczywiście One było poświęcone życiu społeczności LGBT w Stanach Zjednoczonych. Dalej, działacze Mattachine Society byli tak ośmieleni, że w roku 53 zaczęli przed wyborami w Kalifornii, bo trzeba powiedzieć, że to jest organizacja założona w San Francisco, zaczynają przepytywać kandydatów do władz lokalnych o to, co oni uważają w kwestii dyskryminacji osób LGBT. W roku 54, kiedy amerykańska poczta wstrzymuje dystrybucję magazynu One, oczywiście pod pretekstem tego, że to jest magazyn, który zawiera treści niezgodne z prawem, czytaj homoseksualne, aktywiści Mattachine Society pozywają pocztę amerykańską do sądu. Ta sprawa toczy się przez kilka lat i w roku 1958 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki wydaje wyrok, w którym mówi, że nie można cenzurować
magazynu, dlatego że są w nim treści gejowskie. To było absolutnie epokowe, niezwykle ważne wydarzenie dla społeczności LGBT, ponieważ było to pierwsze zwycięstwo naszej społeczności przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Zresztą tych zwycięstw będzie potem więcej, no ale też, żeby była jasność, będzie całkiem sporo przegranych w rozmaitych procesach. Ale o tych przegranych jeszcze Wam też opowiem, bo one są też bardzo ciekawe i ważne. Niezwykle ważna rzecz wydarza się w roku 1955. Wtedy powstaje w San Francisco organizacja, która się nazywa Daughters of Bilitis, czyli Córki Bilitis. Jest to organizacja niezwykle ważna, założona przez Del Martin i Phyllis Leon, dwie kobiety, a ważna jest dlatego, że to jest pierwsza organizacja lesbijska w Stanach Zjednoczonych. Lesbijki miały zawsze, właściwie można powiedzieć, od początku kształtowania się wraz z początkiem XX wieku, duży problem z emancypacją w ramach homoseksualnej społeczności, ponieważ ona była zdominowana zawsze przez homoseksualnych mężczyzn. Lesbijki bardzo często też nie czuły się dobrze w barach, które były przeznaczone właściwie wyłącznie dla mężczyzn. Były zmęczone tym, że to są bary, które są nieustająco najeżdżane przez policję, w związku z tym one są aresztowane, narażone na rozmaite nieprzyjemności. W związku z tym w 1955 roku powołują swoją organizację, małą na początku, skupiającą właściwie kilka lesbijskich par, która z czasem zaczyna się rozrastać. Z czasem Córki Bilitis mają swoje oddziały w takich miastach jak Nowy Jork, Chicago i Los Angeles. Z czasem zaczynają wydawać swoją właściwie pierwszą lesbijską gazetę, pierwszy lesbijski magazyn w Stanach Zjednoczonych, który nazywał się The Ladder, czyli Drabina. I to była organizacja, która była, jak mówię, niezwykle ważna z tego względu, że jakby dawała coś, czego kobietom homoseksualnym bardzo w społeczności tęczowej w Stanach Zjednoczonych wówczas brakowało. Dodam tylko na marginesie, że Bilitis, bo możecie się zastanawiać nad tą tajemniczą nazwą, Bilitis to była ukochana uczennica Safony. I myślę, że tutaj już zrozumiecie, dlaczego lesbijki wybrały właśnie ją na swoją patronkę. W latach 50. w ich drugiej połowie pojawia się kolejna niezwykle ważna, fascynująca, charyzmatyczna postać w społeczności LGBT w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj legendarna postać, czyli Frank Kameny. Frank Kameny był doktorem astrofizyki i pracował w takiej agendzie należącej do amerykańskiej armii, która zajmuje się mapami, kartografią, etc., etc. I Frank Kameny został, tak jak wielu przed nim i po nim, aresztowany w takiej oto sytuacji, właśnie jednej z zasadzek, można powiedzieć, które policjanci bardzo często lubili organizować na osoby, na homoseksualnych mężczyzn. W 1956 roku mianowicie poznał mężczyznę, który powiedział, chodźmy do ciebie, może pójdziemy do ciebie, poszli do niego. Okazało się, że to był policjant, który dał znać innemu policjantowi. W taki oto sposób on został oskarżony oczywiście o z tego paragrafu dotyczącego nieprawidłowego prowadzenia się i został skazany. Wyszło to na jaw w armii w roku 1957 i Frank Kameny został wprost zapytany o to, czy jest homoseksualistą. On, nie wstydząc się absolutnie tego i właściwie nie bojąc się ewentualnych reakcji, powiedział, że nie odpowie na to pytanie, ponieważ to jest jego prywatna sprawa. I pozwał armię, która go zwolniła z pracy, do sądu. Ta sprawa toczyła się przez kolejne instancje przez kilka lat i skończyła się w roku 1961 w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. I to jest jeden z tych przykładów, w których nie doszło do wygranej, Kameny przegrał. Sąd Najwyższy uznał, że można go było zwolnić z pracy za to, że właściwie został skazany za to, że jest gejem. Ale więc właściwie zakończył, ten wyrok sądowy zakończył karierę znakomitego astrofizyka, znakomicie wykształconego człowieka, który po prostu został wyrzucony z pracy tylko za to, że jest gejem.
Ale to tragiczne właściwie wydarzenie dla kogoś, kto kocha swoją pracę i chciałby się w niej dalej rozwijać, stało się jednocześnie w pewnym sensie dobre dla społeczności LGBT, dlatego że Frank Kameny postanowił wtedy na 100% zaangażować się w aktywizm w społeczności LGBT, a że był osobą nieprawdopodobnie charyzmatyczną, super mądrą, magnetyczną, był to można powiedzieć wspaniały nabytek dla ruchu LGBT. Ten wyrok, jak powiedziałem, zapadł w roku 61, więc weszliśmy tym samym w niezwykle ekscytującą dekadę lat 60., która, jak pewnie większość z Was wie, w roku 69 zakończy się czymś, co nazywamy rewolucją Stonewall. Ale o tym, o samej rewolucji, o tym, jak do niej doszło i o całej dekadzie lat 60. w historii społeczności LGBT opowiem Wam w kolejnym wykładzie Uniwersytetu Stonewall. Tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.